Siemanko widzowie, karty RTTF w paczkach są już kilka dni, wyszły również icon swapy, o których wam mówiłem, że wyjdą, nagrody się potwierdziły, no i przydałoby się coś zainwestować oraz pokazać moje ruchy transferowe, których niby nie ma zbyt dużo, ale jednak jakieś są, także zapraszam do materiału, oczywiście łapę w górę zostawcie widzowie, zostawcie suba, jeżeli nie subskrybujecie, żeby dalszych materiałów nie przegapić, sprawdzajcie linki w opisie Discord, Instagram, no a na samym początku pokażę wam moją paczkę za swapy, którą odebrałem sobie, bo mam w zamiarze trafić tego Kimpembe Road to the Final niewymiennego. Zresztą o tym mówiłem, no ale jakiś foder też by się jeszcze przydał, także w tym momencie paczuszka dla was, widzowie, ląduje. Zrobiłem sobie pierwsze swapy i taką paczkę sobie odebrałem. No i otwieram od razu, bo bardzo chciałbym trafić Kimpembe Road to the Final niewymiennego, żeby go mieć w klubie, żeby karcił przeciwników i żeby nie myśleć o jego sprzedaży. No a poza tym jakiś foder bym się przydał, bo chciałem sobie zrobić ikonę, także otwieramy. I uwaga, uwaga, widzowie, czy coś ciekawego będzie, jest walkout z dużymi flarami. Jest to Courtois. 89. No, no niby spoko, ale żadnej karty specjalnej. Tak średniawka. Jakiś inform, ojoj. 8-4, 8-2, czy no, 8-3. Ale słaba ta paczka była. O Jezu. Gigantycznie słaba była ta paczka. No dobra, no. No trudno, trzeba zbierać słapy i otwierać kolejne. No i przechodzimy, widzowie, stricte do tematu tego materiału. No i na sam początek icon swapy oraz nagrody za icon swapy, które pokrywają się w 100% z tym, co mówiłem na materiale, czyli są paczki z foderem, jest tutaj Cafu, jest Henry, jest Xavi, jest paczka z ikoną Prime, jest Stoiczkow, jest jeszcze kolejna ikona, pośrednia lub Prime 91+, jest Gerrard. Trochę niepoukładane są te w ogóle nagrody w kolejności odbioru, zobaczcie, ale nieważne. Ikona pośrednia lub Prime do wyboru, paczka z ikoną kolejna, Cannavaro, ikona Prime do wyboru, paczka Prime lub Historia 92+, no i ten Garincha, także nagrody w 100% potwierdzone. No ale fajnie, że te icon swapy wyszły, że można sobie karty czy to paczki za darmo poodbierać, no ale to nie jest główny temat tego materiału, bo głównym tematem są zarobki oraz inwestycje. Przechodzimy na moją listę transferową, no i tutaj kilka sprzedanych kart Kessie jako flip i Koulibaly, w którego inwestowałem, którego polecałem, no i powoli sobie już go wyprzedaję, niestety nie podrożał, no do jeszcze wyższej ceny, więc wystawiam go za 39,5 tysiąca, no jest, będę naprawdę zadowolony z tej ceny, zobaczcie po ile był brany, także no kilka tysięcy na karcie profitu, spoko, to jest dobry moment, żeby go sprzedać, więc będę go sobie tak właśnie wystawiał, z czasem się sprzedaje, więc no, nie mam jakiegoś zbytnio dużego parcia, żeby go wystawiać jeszcze taniej. Dalej ze sprzedanych kart jest Vinicius, którego polecałem, mogłem go sprzedać trochę drożej, no ale i tak zarobione po kilkanaście tysięcy na karcie, więc git. Klosterman, który był pod flip, tutaj jakiś Tindl, jakieś gówienko, to nieważne, bo dalej mamy karty, w które zainwestowałem siano, no i w sumie nie ma tych kart bardzo dużo, nie? Nie ma tych kart naprawdę dużo, tutaj jak coś, ten foder jest z paczek, nie? Tutaj te karty złote, rzadkie są z paczek, ich jeszcze nie sprzedaję, ale ogólnie to nie ma tych inwestycji za dużo, gdyż jest tutaj tylko jeden Janusz Cuadrado Road to the Final oraz kilkanaście informów. Jak z informami jest prosta sprawa, no to dlaczego zainwestowałem sobie w Cuadrado Road to the Final? Niestety tylko jedną kartę kupiłem, gdyż nie miałem za bardzo czasu handlować i tam snajpić tych kart, czy to szukać ich dla siebie. Podałem tylko na Patrona, swoją drogą serdecznie zapraszam, jeżeli kogoś jeszcze nie ma, to może dołączyć, na pewno się wam to opłaci. W tym momencie Cuadrado Road to the Final jakieś 188 tysięcy kosztuje, nawet troszeczkę drożej, 191. Ja mam jednego, jak widzieliście, za 174, ale dało się go kupować jeszcze taniej. Ja po prostu się spóźniłem, no jak wlazłem, to już aż tak tanio jak chciałem się nie dało, ale ogólnie warto będzie na te karty Road to the Final spojrzeć, ale na samym początku, zanim te karty Road to the Final, wypadałoby omówić poprzednią inwestycję, którą polecałem na kanale i którą polecałem na Patronie, czyli Daka, czyli Ibanez oraz Kabarecik. Tutaj wam zarzucę screenem, do ilu miało być kupowane, kiedy miało być sprzedane, także naprawdę fajny profit na tym Dace, zwłaszcza kilkadziesiąt tysięcy zostało, no zarobione przynajmniej, nie? Bardzo fajna karta, bardzo fajnie odbiła. Ibanez też dał zarobić, no i Kabarecik też dał zarobić. Także cieszy mnie naprawdę to, że nie dość, że poleciłem na Patronie, to jeszcze poleciłem na kanale. No i tak naprawdę wszyscy zarobili, nie? Także giga fajnie. No ale koniec tego krótkiego omówienia inwestycji w Future Starsy. Przechodzimy, widzowie, do kart Road to the Final. No i niektóre karty zachowały się naprawdę bardzo w porze. Jak na przykład Cuadrado, jak na przykład ten Kamara, jak na przykład ten Tolisso, jak na przykład Havertz. No
No i jak na przykład Alex Tejesz. Kwadrato 190, 200 i 205 w zależności od platformy. Jak weźmiemy sobie niedzielny wykresik, to można zobaczyć, że no dało się go brać naprawdę dużo taniej. No i w tym momencie już jest profit, ale ja bym go jeszcze nie sprzedawał. Poczekałbym po prostu do meczu i tak przed meczem pół godziny, 15 minut, czy to godzinę bym go po prostu sobie sprzedał, żeby z bezpiecznym profitem skończyć dzień, że tak powiem, no bo może się stać różnie w tym meczu, nie? Może Juventus przegrać, może zremisować, no i wtedy panikarze będą to sprzedawali. No i jeżeli strzeli Juventus pierwszą bramkę, czy wygrają, fakt, może to podrożeć jeszcze bardziej, no ale ja bym po prostu sprzedał na hajpie, no bo po co ryzykować, jak i tak będzie profit. I dalej mamy Kamarę, który zachował się naprawdę świetnie, no i tak szczerze mówiąc to myślałem, czy by go nie kupić, czy by w niego nie zainwestować, ale ostatecznie stwierdziłem, że nie. No i zobaczcie, mamy tutaj wykresy 38, 37, 34, 39, to na luzie dało się go brać nawet po 30 tysięcy, zaraz wam pokażę na godzinówkach. W tym momencie 55, 52 i 58 w zależności od platformy. Nawet na godzinówce wczoraj zobaczcie, że za 33, za 32 był normalnie, a w niedzielę był jeszcze taniej, nie? Tutaj mamy odczyt 31,5 na Xboxie, to dało się go brać na pewno do 30 koła. Na PlayStation też się go dało zgarnąć do 33, 34, na PC może do 35, więc Kamara naprawdę bardzo fajna odbitka. Dalej mamy Tolisso. Myślę, że przejdziemy sobie te wszystkie karty tak w miarę szybko, bo po co się nad tym rozwodzić, jak wszystkie odbiły i z jednej głównie przyczyny, czyli no niedługo te karty grają mecze, są faworytami w swoich spotkaniach, no i ludzie skupują, bo chcą zarobić, bo wygrają, liczą na upgrade, no i tak to działa, nie? Tolisso, weźmiemy sobie wykres niedzielny, 160 na Xboxie, 170 na PlayStation. Wczoraj nawet troszeczkę taniej dało się go dostać, w tym momencie 178, też lekki profit. Piątek oraz w sobotę był jeszcze tańszy, więc jeżeli ktoś jeszcze wcześniej zainwestował, to jeszcze więcej zarobił. Dalej mamy Havertza, 310 koła. On odbił sobie bardzo fajnie, bo w niedzielę kosztował jakieś 250 tysięcy na Xboxie, nawet dało się go łapać taniej, 230 na PlayStation, 240 na PC. Już wczoraj można było zauważyć, że chłop sobie bardzo fajnie rośnie, no a na ten moment na PlayStation 280, 310 Xbox i 315 PC. Alex Tejesz 270 w tym momencie, w niedzielę 250 na luzie, dało się go łapać na każdej platformie. Wczoraj już delikatnie rósł, no a dzisiaj kosztuje 270, 275 oraz 295. No i ogólnie, jeżeli chcecie inwestować w tym momencie w te karty Road to the Final, to najzwyczajniej w świecie tego bym nie robił. Dlaczego? No bo już są trochę podbite, nie? No chyba, że ktoś chce bardzo, bardzo zaryzykować i liczy na to, że dana drużyna strzeli pierwsza bramkę i sprzeda ją na hajpie, no bo ja bym tutaj nie ryzykował z czekaniem do końca meczu, nie? No bo ludzie też zobaczą, że ta karta już podskoczyła o kilkadziesiąt tysięcy, bo strzelili bramkę i zaczną masowo to wyprzedawać, więc trzeba być po prostu wtedy przed nimi, no i wtedy to sprzedać, ale może się też zdarzyć taka sytuacja, że na przykład taki Juventus straci jako pierwszy bramkę z Villarrealem, no i co się stanie z tym Cuadrado? Ludzie zaczną go masowo podcinać, zaczną panikować, no i może spaść o kilkadziesiąt tysięcy, także najbezpieczniejsza opcja dla mnie to jest, jeżeli macie już te karty, to sprzedanie na hajpie, no i nie ładowanie się w nie w tym momencie, no ale można załadować się w informy foder, znaczy foder informowy, no i w informy 86 ogólnie, ewentualnie takie tańsze informy typu 81, 82 czy 83, 84 zresztą też, no polecałem to na poprzednich materiałach, cały czas te informy polecam, no ale dlaczego miałbym ich nie polecać, skoro to jest bardzo bezpieczna inwestycja, no i takie 86 do 22 tysięcy myślę, że dacie radę złapać, no może tam do 23 niektóre, typu Royce, typu De Ligt, typu Trippier, czy typu jakiś World Pro, z takiego Wiskę, czy takiego Mitrowicza na luzie z 22 złapiecie. Moniona tak do 25 myślę też na chillu, Ndombele do 22 też. 8-4 informy to maksymalnie do 14 tysięcy bym łapał, może być ciężko, ale no naprawdę maksymalnie do 14 koła, bo po co więcej przepłacać. No a te tańsze informy, jakieś 8-2, 8-1 czy 8-3, no tak do 11, 11,5 tysiąca, żeby po prostu bezpiecznie sobie je zakupić, bezpiecznie sobie je przetrzymać, tak jak ja to zrobiłem, no i nie wydawać za dużo na nie pieniędzy, nie? No bo po 13 koła to tak dla mnie średnio opłacalne. Wiadomo, że mogą znowu odbić do tych 18 tysięcy, jak EA podrzuci nam ciekawe SBC, no ale lepiej być bezpiecznym, nie? Lepiej być bezpiecznym i kupić mniej kart po niższej cenie i no i być bezpiecznym, już powtarzam to trzeci raz, niż kupić więcej kart po 13 tysięcy na przykład i no i zaryzykować troszeczkę końców. Niby nie jest to jakoś duże ryzyko, no ale ja tutaj
bym poleciał po prostu bezpiecznie. A kolejną sprawą są wysokie overale, które nadal są dość wysoko, no i nadal bym się w to nie ładował. No dalej czekam, aż te 8.5 spadną pod 9 koła, jak 8.6 spadną pod 16, czy 8.4 pod 3.5. No może być z tym ciężko, wiadomo, ale na ten moment overale bym odstawił po prostu, bardziej właśnie skupił się na tych informach. No i spójrzcie też na to, że 8.6 kartę możemy kupić za 18 tysięcy, no jeżeli byśmy posnajpili, czy tam policytowali, to może za 16, no takiego 8.6 informa za 22, więc no wybór chyba tutaj jest prosty, że lepiej wejść sobie w takie właśnie informy, no i te informy są bezpieczniejsze, bo one przecież wypadają z paczek, no a te złote cały czas w paczkach się znajdują. Także w tym materiale, widzowie, to by było na tyle, mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. Zostawcie łapę w górę oczywiście, jeszcze raz do tego zachęcam, jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, aż mi ekran na konsoli zgasł, no i jeżeli kogoś nie ma na Patronie, a chciałby być, no to link w opisie, serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, widzowie, do następnego i na razie.